O kim dziś mowa? O młodym Argentyńczyku, który mimo swego wieku przygód przeżył już bez liku. Od argentyńskich boisk po ligi mistrzów finały, z dnia na dzień wciąż chce być lepszy, chce być w piłkę doskonały. Gdzie zaczęło się wszystko? W Instituto Córdoba. Tam zaczął swoją karierę, trenował każdego dnia i zapisał się na kartach historii tamtej drużyny, bo był ich najmłodszym szczęsem, który chciał wejść na wyżyny własnych umiejętności, dlatego ciężko trenował. Włoscy skauci go dostrzegli, patrzyli jak atakował i długo nie myśleli, tylko talent ten zechcieli. O pieniądze na transfer poprosili właścicieli i właśnie w taki sposób Dybala spełniał marzenia. Kupiło go Palermo, wyszedł z piłkarskiego cienia. Pierwszy sezon był ciężki, bo mimo strzelonych goli Palermo spadło z ligi. To zawsze piłkarzy boli, ale się nie poddali i już w następnym sezonie wygrali Serię B. Byli na tej ligi tronie, a już kolejny sezon był dla niego przełomowy. Dybala grał jak z nut, więc zaczęły się rozmowy o tym, czy tu zostanie, czy będzie transferowany, bo już na tamten moment był przez wielu podziwiany. To co stało się dalej, to już był kamień milowy. Transfer do starej damy był we Włoszech wręcz hitowy. Gra już tam przez 2 lata i jest kimś ważnym w zespole. Potrafi ratować mecze, kiedy drużyna jest w dole. Do dnia dzisiejszego strzelił tam już 30 goli. Taki wynik w 2 sezony, każdy zespół zadowoli. Wygrał 2 mistrzostwa ligi i wciąż się nie zatrzymuje, ale trzeba jasno przyznać, że on na to zasługuje. Ligi mistrzów jeszcze nie ma, chociaż raz już był w finale. Może kiedyś się uda, wtedy będzie doskonale, bo to pracowity gracz, co na wiele zasługuje. Ciągle nie zwalnia tempa, cały czas ciężko pracuje i mam wielką nadzieję, że kiedyś będzie na szczycie. Wygra wiele trofeów, będzie miał wspaniałe życie.